Kompany i kumponki, panie i panowie, Zitaj Tadonow, dobry wieczór. Dawni to dużo robotów, kurcie, nie robili w pojedynka, tylu razy, nieraz całą wsią. Tak było przy Żniwach, Kopaniu, Terciulnu, Cymłucaniu. I jak kurcie skończyli robota, to się gościli, jedli, wsili, wołali grasów, spiewali i tańcowali. My też po 20 latach roboty, nie w pojedynka, a w kompanii, musiałem się pogościć. Tak kaze nasa kurpsiowska tradycja. Bóg wam zapłać. Ześ ta do nas, nie w, na zaproszenie wójta moje i starosty, tu do boku w Baranozie, na gala 20-lecia Związku Kurpsiów przyjechali. Dziękuję wam. Ksiądz Jan Twardowski napisał: uczmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Odchodzą zawsze za szybko. Dziś nie ma wśród nas Stanisława Sieruty, który najlepiej śpiewał cały smutny młody Kurpsiu, Mariana Kraśniewskiego, wieloletniego skarbnika Związku Kurpiów, Józefa Petrusewicza z jego kawałami i akcentem wileńskim, Henryka Lenarciaka, rodem z Baranowa, co w Gdańsku zbudował pomnik poległych stoczniowców, pochodzącego z Lipowego Lasa profesora Stanisława Grzyba, specjalistę od łąkarstwa, Stanisława Ceberka z Wykrotu, posła, senatora, a zarazem gawędziarza, Mirosława Bednarczyka, któremu nie przyszło oglądać owoców zakładanego w 96 roku Związku Kurpiów, biskupa Edwarda Samsela, który błogosławił Związek na pierwszym zjeździe, i wielu, wielu innych. Stańmy i uczcijmy ich minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Pusto ty zielono, moje ciemne bory, takieś we mnie wrosła, was mnie serce boli. Ani cię porzucić, ani posiąść cało. Chciałbym cię zaspiewać, ale słów za mało. Słowa z wiersza Leszka Czyża, obecnego tu wśród nas, mówią, co nosili w sercu ludzie, którzy 20 lat temu zakładali Związek Kurpiów. Dzisiaj chcę podziękować doktorowi Stanisławowi Pajce, Henrykowi Gadomskiemu, Tadeuszowi Grecowi i innym osobom, którzy 20 lat temu założyli Związek Kurpiów. Podziękujmy im głośnymi brawami. Jeśli Związek Kurpiów przetrwał te 20 lat, mało. Bardzo się rozwinął. To znaczy, że był potrzebny. To znaczy, że myśl była dobra. I że jak powiedział kiedyś Henryk Gadomski, Związek powstał na dobrych i mocnych fundamentach. W ciągu tych 20 lat Związek uczynił wiele dla regionu. Starał się robić to, co Kurpiom najbardziej jest potrzebne, czego dotychczas nie robiono i na co ludzie czekali. Między innymi w latach 96-2004 wydaliśmy z rękopisów księdza Władysława Skierkowskiego trzytomową Puszczę Kurpiowską w pieśni. Dzięki pracy przede wszystkim Henryka Gadomskiego ocaliliśmy nasze wielkie dziedzictwo i przez to mamy największy w Polsce zbiór pieśni ludowych. W 2001 roku utworzyliśmy Kurpiki, coroczne nagrody, które wręczamy na uroczystej gali w Ostrołęce.
W 2002 roku utworzyliśmy magazyn regionalny Kurpie. Wydaliśmy tak ważne dla Kurpiów, a niedostępne wydawnictwa jak Kurpie Ludwika Krzywickiego i Puszczę Kurpiowską Adama Chętnika. Zebraliśmy i wydaliśmy pierwszy w historii Legionu zbiór legend i podań kurpiowskich. Dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu drugie wydanie tego zbioru, poszerzone i uzupełnione. Od kilku lat Związek Kurpiów prowadzi pracę nad ocaleniem Gwary Kurpiowskiej. Wspomnę tu nieocenioną pomoc profesora Jerzego Rubacha, który stworzył zasady pisowni gwary dialektu kurpiowskiego, przez co mowę kurpiowską można nie tylko ją się posługiwać, ale można ją również zapisywać. We wrześniu tego roku wydaliśmy pierwszy w historii podręcznik do nauki dialektu kurpiowskiego. Organizowaliśmy Dni Kultury Kurpiowskiej, konferencje naukowe. Wszystko to zaowocowało wzrostem wiedzy i wzrostem świadomości naszej. To tylko niektóre z naszych dokonań, które zrobiliśmy dzięki wspaniałym ludziom, instytucjom, samorządom i sponsorom. Dopracowaliśmy się dobrych relacji, właściwych relacji z samorządami i organizacjami społecznymi. Nawiązaliśmy współpracę ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Związkiem Podhala. Bardzo to sobie cenimy. Nie daliśmy się zaszufladkować do tej czy innej opcji politycznej, choć próbowano nas nieraz kupować. Zawsze byliśmy ponad polityką. W ciągu tych 20 lat mieliśmy lepsze i gorsze momenty. Mieliśmy także wrogów, którzy próbowali nas zniszczyć, czy to od środka, czy od zewnątrz. Ale nie daliśmy się. Pokazaliśmy twardy kurpiowski charakter, waleczność, pracowitość, a nade wszystko bezwzględne umiłowanie naszego regionu. Dziękuję Wam za to bardzo. Dziś Kurpie są inne niż 20-40 lat temu. Mamy swoje elity gospodarcze, intelektualne, mamy ludzi, wielu ludzi wykształconych. Przede wszystkim zaś pokonaliśmy barierę psychologiczną, która w poprzednich latach powodowała, że często wstydziliśmy się swojego pochodzenia. Dzisiaj z dumą przyznajemy się do naszego kurpiowskiego rodowodu. Nie wszystko się udało. Wiele, a nawet bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. Musimy, wspomnę tutaj dwie rzeczy, musimy pokonać dwie psychologiczne bariery. Pierwsza to, że musimy mieć i częściej nosić strój kurpiowski. Dotyczy to zwłaszcza chłopów, żeby być zrozumiałym mężczyzn. Musimy częściej mówić i pisać po kurpiowsku, zwłaszcza na kurpiach. Jeżeli zapomnieliśmy, jeśli mamy opory, to musimy się nauczyć albo douczyć. Przypomnij sobie. My Kurpie, tak jak powiedział starosta, musimy twardo stąpać po ziemi. Musimy cały czas podkreślać, że trzeba nieba i że trzeba chleba. Aby przetrwać, potrzebujemy silnej gospodarki i dobrej demografii. Wierzę, że będzie dobrze, bo mamy dobrych gospodarzy, dobrych wójtów, dobrych starostów, dobrych menadżerów, pracowitych ludzi, dobrych fachowców i wolną młodzież. Witamy pana wójta z Czarni, Stanisława Wójcika. Bardzo się cieszymy. Szanowni Państwo, dbanie o puszczę jest naszym prawem i świętym obowiązkiem. Oczywiście nie dosłownie, bo to robią doskonale leśnicy. Chodzi o Kurpie jako całość z naszą historią, kulturą i świadomością. Siła Związku Kurpiów jest
w ludziach. Także Kurpiów jako regionu tkwi w ludziach, w samorządach i innych instytucjach. Bez was, drodzy państwo, bez ludzi nie byłoby takich Kurpi, jakie obecnie mamy. Dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję.